Dzień dobry Państwu. Bardzo serdecznie Państwa witam. Ja nazywam się Zdzisław Gołda, jestem pracownikiem Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego i mam przyjemność być z Państwem w trakcie dzisiejszego wykładu. Witam nauczycieli, opiekunów oraz uczniów i teraz przedstawię na podstawie listy z 16 Liceum Ogólnokształcącego imienia Krzysztofa Kamila Barcińskiego w Krakowie, 4 Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Pawła II w Tarnowie, 41 Liceum Ogólnokształcącego w Krakowie imienia księdza Jana Twardowskiego oraz uczniów Liceum Ogólnokształcącego imienia Józef Gebert w Centrum Edukacyjnym Radosna Nowina 2000 z Piekar oraz kilka osób, które przybyły tutaj po prostu prywatnie jako przedstawiciele różnych szkół. Dzisiaj kolejny wykład w ramach Naukowych Czwartków zatytułowany Zwyczajna dziwność, rzeczywistość oraz intuicja. Wygłosi go pan doktor habilitowany Kacper Topolicki, który pracuje jako adiunkt w Zakładzie Teorii Układów Jądrowych na naszym Wydziale. W swojej karierze naukowej zajmował się m.in. rozwojem tzw. formalizmu trójwymiarowego, służącego do przeprowadzenia rachunków kwantowo-mechanicznych związanych z układami kilku jąder atomowych. Natomiast dla studentów zaocznych prowadzi wykład z metod statystycznych. Ja tylko jeszcze dodam, że po wykładzie będziemy mieli czas pytań, gdzie Państwo zadadzą pytania do wykładowcy. Jak również wychodząc, będzie jeszcze można osobiście porozmawiać z wykładowcą. A teraz już zapraszam pana doktora do wygłoszenia wykładu. Bardzo proszę. Witam wszystkich. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać. Tam z tyłu też działa mikrofon. Super. Więc tytuł dzisiejszego wykładu to jest Zwyczajna dziwność, rzeczywistość oraz intuicja. Omówimy kilka przykładów tak zwanych paradoksów, które wynikają z teorii prawdopodobieństwa. No i niektóre z tych wyników, które sobie policzymy, są bardzo mocno sprzeczne z ludzką intuicją. Doskonale opisują rzeczywistość, ale w pewnym sensie nie mieszczą się w głowie. No i postaram się Was przekonać, że skoro już na etapie rachunku prawdopodobieństwa jest to dziedzina, która ma bardzo takie przyziemne korzenie, rozpoczęło się wszystko od gier hazardowych, skoro już na etapie rachunku prawdopodobieństwa mamy takie dziwne wyniki, to może należy z pokorą przyznać, że dziwność jest normą. I aby zrozumieć świat, trzeba zakasać rękawy i na nowo tą naszą wrodzoną intuicję kształtować. I dotyczy to również zjawisk bardziej powszechnie rozumianych jako dziwne, na przykład związanych z mechaniką kwantową. No i mam nadzieję, że pod koniec tego wykładu dziwność tych zjawisk nie będzie nikogo dziwić. Więc jaki mamy dzisiaj plan? Na początku wyprowadzimy sobie reguły rachunku prawdopodobieństwa. Zrobimy to taką bardzo popularną metodą na zasadzie machania rękami. Nie będziemy tutaj robić jakichś ścisłych dowodów, ale odniesiemy się do przykładu właśnie gry hazardowej, jaką jest rzut kością i obserwując, jakie są wyniki tych rzutów, postaramy się wykombinować, jakie powinny być sensowne reguły, które rządzą rachunkiem prawdopodobieństwa. Następnie pokażemy dwa przykłady, gdzie te prościutkie reguły, które sobie wyprowadzimy, i te reguły naprawdę będą proste, to będzie taki zdrowy rozsądek zaklęty w takie dwa proste równania. I pokażemy sobie, jak z tych prostych reguł wynikają bardzo nieintuicyjne wyniki. I zrobimy sobie dwa przykłady. Zrobimy sobie przykład, gdzie porozmawiamy o problemie, o paradoksie Montego Halla. Pomówimy sobie również o tak zwanym base rate fallacy. Po polsku to się nazywa bodajże zaniedbywanie miarodajności. Następnie pomówimy sobie również o innych interpretacjach prawdopodobieństwa. Pomówimy również o prawdopodobieństwie subiektywnym. Więc tak jak obiecywałem, nasz rachunek prawdopodobieństwa rozpoczniemy od gry hazardowej. Będziemy grać w kości. Mamy jedną kość,
rzucamy nią dwa razy i notujemy, ile jest oczek za pierwszym rzutem oraz za drugim rzutem. Skoro rzucamy dwa razy, mamy 36 możliwych kombinacji. One tutaj się pojawiają na ekranie, tutaj nie ma wszystkich. I ten eksperyment, czyli ten podwójny rzut kością, powtarzamy wielokrotnie. Za każdym razem wynik rzutu pierwszą i drugą kością nanosimy na małą karteczkę i te karteczki układamy w takie stosiki. Całą zabawę powtarzamy wielokrotnie, wiele tysięcy razy. No i jeżeli ta kość jest sprawiedliwa, nie jest wyważona jakoś dziwnie w jedną albo w drugą stronę, to można się spodziewać, że wysokość tych stosików karteczek będzie dla każdej konfiguracji bardzo podobna. Więc tak naprawdę możemy zapomnieć o tych stosikach, możemy tylko myśleć o tych konfiguracjach. Jeżeli ktoś chce, to oczami wyobraźni, za każdym takim obrazkiem może sobie wyobrazić stosik tych właśnie karteczek. Dobrze, zastanówmy się, jakie jest prawdopodobieństwo otrzymania sumy oczek równej 5. Można to zrobić bardzo łatwo, wystarczy popatrzeć na ten obrazek, no i paluszkiem sobie policzyć raz, dwa, trzy, cztery. Każdy stosik ma taką samą wysokość, więc tutaj to prawdopodobieństwo powinno wynosić 4/36. Wydaje mi się, że to nie jest tutaj kontrowersyjne. Pierwszy rzut kością oznaczymy sobie literką A, drugi rzut kością oznaczymy sobie literką B. Zastanówmy się teraz, jakie jest prawdopodobieństwo, że różnica oczek w pierwszym i drugim rzucie wynosi 3. No i tutaj również można było sobie paluszkiem policzyć, że to prawdopodobieństwo powinno wynosić 3/36. W kolejnym etapie zastanówmy się, jakie jest prawdopodobieństwo, że suma oczek da nam 5 lub różnica oczek da nam 3. I tutaj również można to policzyć paluszkiem, można zliczyć, że tych konfiguracji było 6, ale spróbujemy to policzyć, odnosząc się do tych prawdopodobieństw, z których korzystaliśmy wcześniej. Więc prawdopodobieństwo, że suma oczek daje 5, to było 4/36. Prawdopodobieństwo, że różnica oczek daje nam 3, to było 3/36. No widzimy, że jak to posumujemy, to dostaniemy 7/36. Więc żeby otrzymać właściwy wynik, musimy odjąć jeszcze tą jedną konfigurację, która stanowiła część wspólną zbioru w konfiguracji, w której mieliśmy sumę 5 albo różnicę 3. Więc to jest ta 1/36. Więc musimy odjąć część wspólną. No i teraz dostajemy właściwy wynik 6/36. No i to, co teraz pokazaliśmy, można stosunkowo łatwo uogólnić. Widzimy, że pewne zdarzenia losowe reprezentujemy zbiorami konfiguracji. Więc prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A lub zdarzenia B to jest prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia A plus prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia B minus prawdopodobieństwo takiej sytuacji, gdzie to oba zdarzenia zaszły jednocześnie. Więc tutaj mamy po prostu zwykłą arytmetykę zbiorów. W naszym przypadku A to było zdarzenie losowe polegające na tym, że wylosowaliśmy sumę oczek równą 5, natomiast B to było prawdopodobieństwo, że wylosowaliśmy różnicę oczek równą 3. Natomiast ten wzór jest dosyć ogólny. Zastanówmy się teraz nad inną sytuacją. Rozważmy taką sytuację, gdzie w pierwszym rzucie otrzymaliśmy 4 lub 5 oczek, więc to jest ten poziomy pasek konfiguracji, który teraz widzimy na ekranie. Teraz również paluszkiem można sobie zliczyć, ile tych konfiguracji jest. No i można, wydaje mi się, to nie jest dosyć kontrowersyjne, stwierdzić, że prawdopodobieństwo takiej sytuacji to jest 12/36.
Rozważmy jeszcze jedną sytuację, w której za drugim razem wylosowaliśmy cztery oczka, więc to zdarzenie losowe jest reprezentowane tym pionowym niebieskim paskiem. Tych konfiguracji tutaj jest sześć, więc wydaje mi się, że to nie jest kontrowersyjne, co teraz napiszę, że to prawdopodobieństwo jest 6/36. Należy tutaj jeszcze wspomnieć, że przynajmniej na tym etapie to prawdopodobieństwo rozumiemy w sensie częstotliwości. Więc jeżeli będziemy powtarzać eksperyment właśnie rzucania tą kością, to 6/36 to jest częstotliwość otrzymania czterech oczek za drugim rzutem. Dobra, teraz zastanówmy się, jakie jest prawdopodobieństwo, że w pierwszym rzucie mamy cztery oczka lub pięć oczek oraz w drugim rzucie otrzymaliśmy cztery oczka. Więc interesuje nas ta sytuacja, która tutaj na ekranie jest zaznaczona nowym kolorem. I postaramy się to prawdopodobieństwo policzyć w kontekście tych wartości, które były wcześniej oraz w kontekście prawdopodobieństwa warunkowego. Czym jest prawdopodobieństwo warunkowe? Rozważmy na razie ten horyzontalny pasek. I oczyma wyobraźni wyrzućmy wszystkie pozostałe konfiguracje. Czyli mamy jedynie tutaj 12 konfiguracji. Wśród tych 12 konfiguracji interesuje nas ta sytuacja oznaczona nowym kolorem. No i widzimy, że prawdopodobieństwo warunkowe otrzymania takiego wyniku w drugim rzucie kości, że mamy cztery oczka, to jest po prostu 1/6. To prawdopodobieństwo warunkowe możemy również sobie wyobrazić, patrząc na ten pionowy pasek. Więc patrząc na ten pionowy pasek, prawdopodobieństwo, że za pierwszym rzutem otrzymaliśmy cztery lub pięć oczek, pod warunkiem, że w drugim rzucie było cztery oczka, to jest 2/6. Więc zastanówmy się teraz, jakie jest prawdopodobieństwo, że w pierwszym rzucie mamy 4 lub 5 oczek oraz w drugim rzucie tych oczek mamy 4. Więc możemy na początek wziąć prawdopodobieństwo warunkowe z tego pionowego paska. To jest 2/36. I pomnożyć przez prawdopodobieństwo samego tego pionowego paska, czyli 1/6. Możemy to zrobić również na odwrót. Możemy patrzeć na ten horyzontalny pasek. Wtedy prawdopodobieństwo warunkowe wynosi 1/6. I to musimy jeszcze pomnożyć przez prawdopodobieństwo uzyskania konfiguracji z tego horyzontalnego paska, czyli po prostu 2/6. No i teraz widzimy, że obydwa te podejścia dają nam ten sam wynik. Dają nam dwie konfiguracje z 36 możliwych. No i ten wynik możemy również uogólnić do dowolnego zdarzenia losowego A i dowolnego zdarzenia losowego B. Więc prawdopodobieństwo zajścia zdarzenia losowego A oraz B to jest prawdopodobieństwo warunkowe A pod warunkiem B razy prawdopodobieństwo z B. Można to również policzyć inaczej. To jest prawdopodobieństwo B pod warunkiem z A razy prawdopodobieństwo z A. Tutaj gwoli kompletności pojawia się również formalna definicja prawdopodobieństwa warunkowego. No i te dwie reguły możemy teraz zapisać na jednej tablicy. Mam nadzieję, że w tym momencie nie są one w żaden sposób kontrowersyjne. Więc wiemy, jak liczyć sytuacje, gdzie zdarzenia losowe zachodzą jednocześnie. Możemy również liczyć sytuacje, w której zachodzi jedno zdarzenie losowe lub drugie. I z tych reguł będziemy za chwileczkę skorzystać. Tutaj jeszcze, żeby uzupełnić, tylko wspomnę, że badacze bardzo lubią tego typu reguły wydestylować do jak najprostszych zasad. No i na przykład pan Kołmogorow w latach 30. ubiegłego wieku wprowadził tak zwane aksjomaty prawdopodobieństwa, które rządzą takimi trzema obiektami.
mamy zdarzenia elementarne, które stanowią pewien zbiór, mamy zdarzenia losowe, które w ogólności są podzbiorami tych zdarzeń elementarnych, no i mamy również funkcję prawdopodobieństwa, która danemu zdarzeniu losowemu przypisuje pewną liczbę rzeczywistą. Wydaje mi się, że nie będziemy tego może dokładnie omawiać, natomiast warto wiedzieć, że z tych reguł trzech można wyprowadzić również to, co było na poprzednim slajdzie. Tutaj jest jedna reguła, którą może troszeczkę wspomnę. Oczywiście prawdopodobieństwo powinno się sumować do jedynki, z tego będziemy korzystać. Dobra, teraz rozważymy troszkę makabryczną sytuację. Mieliśmy COVID-a. Niektórzy twierdzą, że ten COVID już się skończy, chociaż podobno liczba zakażeń troszeczkę wzrasta. Ale przenieśmy się w przyszłość i mamy nową pandemię, jest super COVID. Super COVID nie ma żadnych objawów. Natomiast skutki super COVID-a są dosyć drastyczne. Idziemy spać, budzimy się i nagle stwierdzamy, że na głowie wyrosły nam rogi. Jest to dosyć niefortunne, bo żadne kapelusze już na nas nie będą pasować, więc lecimy do apteki zrobić sobie test. Jeżeli okaże się, że mamy tego super COVID-a, możemy dostać szczepionkę i zostać wyleczeni. No i kupiliśmy ten test, no i patrzymy na ulotkę, co na tym teście pisze. No i na tym teście pisze tak. Prawdopodobieństwo, że dostaniemy wynik pozytywny testu, jeżeli rzeczywiście złapaliśmy tego super COVID-a, wynosi 1. Prawdopodobieństwo, że uzyskaliśmy wynik negatywny, jeżeli mamy tego super COVID-a, wynosi 0. Więc na razie ten test wygląda całkiem przyzwoicie. Ale patrzymy dalej i tam pisze tak. Prawdopodobieństwo, że otrzymamy wynik pozytywny, w przypadku, gdy jesteśmy zdrowi, to jest 1%. No to jest niewiele, więc jesteśmy troszeczkę uspokojeni. No i te prawdopodobieństwa oczywiście powinny się sumować do jedynki, więc prawdopodobieństwo, że otrzymamy wynik negatywny, pod warunkiem, że jesteśmy zdrowi, to jest 99%. Robimy test, dostajemy wynik pozytywny, no i patrząc na tą ulotkę, staramy się wykombinować, czy to jest powód do zmartwień. To nie jest takie oczywiste. Oczywiście tutaj zaznaczę, że to, co mówię, to nie jest porada medyczna. O porady medyczne pytamy się lekarza. Tutaj tylko bawimy się statystyką. Więc rozważmy sytuację, gdzie mamy 100 osób, które wykonały test. Jedna z tych osób, zaznaczona tutaj na czerwono, rzeczywiście ma tego super COVID-a, no i będzie musiała zmienić garderobę, kupić sobie nowe kapelusze. Natomiast ponieważ prawdopodobieństwo otrzymania wyniku pozytywnego, jeżeli jesteśmy zdrowi, wynosi 1%, to wśród tych 100 osób możemy rozsądnie podejrzewać, że jedna osoba również otrzyma wynik pozytywny, no i zupełnie niepotrzebnie będzie wydawała pieniądze na nowe czapki. Więc zobaczmy, jak ten rachunek wygląda w kontekście tych reguł, o których sobie właśnie mówiliśmy. Przepiszemy tą regułę, w której mamy prawdopodobieństwo zajścia dwóch zdarzeń losowych jednocześnie i przyjrzymy się tym dwóm wyrażeniom po prawej stronie. Będziemy je porównywać, ale podzielimy obie strony tego równania przez prawdopodobieństwo B. Rezultatem jest tak zwane prawo Bayesa, które pozwala nam w pewnym sensie odwracać kolejność wyrażeń po lewej i prawej stronie kreseczki w prawdopodobieństwie warunkowym. Żeby się odnieść do tej sytuacji super COVID-owej, tutaj może zaznaczę, że w naszym przypadku B to jest wynik pozytywny lub wynik negatywny testu, A to jest zdrowie lub choroba. Można to zaznaczyć również w innych miejscach.
Żeby z tego skorzystać, brakuje nam jeszcze jednej bardzo istotnej liczby. Mianowicie musimy wiedzieć, jakie jest w populacji naturalny procent zachorowań. Więc to sobie założyliśmy na tym obrazku, który był z tymi buźkami. Założyliśmy, że prawdopodobieństwo choroby wynosi 1%. Więc uzbrojeni w prawo Bayesa, uzbrojeni w te wszystkie wartości, możemy teraz postarać się policzyć prawdopodobieństwo, że jesteśmy zdrowi, jeżeli dostaliśmy wynik pozytywny. Ten rachunek, on tutaj wygląda na skomplikowany, natomiast nie ma tutaj technicznie nic trudnego, wystarczy sobie podstawić odpowiednie wartości. Możemy również policzyć prawdopodobieństwo, że jesteśmy chorzy pod warunkiem, że otrzymaliśmy wynik pozytywny tego testu. Ten rachunek również nie jest technicznie w żaden sposób trudny, wystarczy sobie te wartości wszystkie tutaj popostawiać. Ale uwaga, zostaje nam jedna rzecz, zostaje nam prawdopodobieństwo plusika, którego tutaj nie mamy. Ale możemy go łatwo wyliczyć, ponieważ prawdopodobieństwa powinny się sumować do jedynki. Więc bierzemy to pierwsze prawdopodobieństwo, dodajemy drugie, chcemy otrzymać jedynkę, podstawiamy to, co policzyliśmy. No i z tego rachunku wynika, że prawdopodobieństwo otrzymania wyniku pozytywnego to jest około 2%, co by się zresztą zgadzało z tym obrazkiem, gdzie mieliśmy tą tabelkę buziek. Podstawiając tą wartość tutaj, otrzymujemy wynik mniej więcej 50% w każdym przypadku. Czyli mimo, że na ulotce były takie liczby jak 99% oraz 1, widzimy, że w rzeczywistości, jeżeli otrzymaliśmy wynik pozytywny, to prawdopodobieństwo, że jesteśmy chorzy, to jest tak mniej więcej 50-50. Więc to jest demonstracja właśnie takiego problemu w prawdopodobieństwie, który nazywa się Bayes rate fallacy. Więc bardzo istotne jest to, żeby wiedzieć, jakie jest prawdopodobieństwo choroby oraz zdrowia w naturalnej populacji. Bez tego możemy wpaść w panikę, patrząc na tą ulotkę. Natomiast te liczby oczywiście nie są też zbyt optymistyczne. Warto może zrobić jakiś jeszcze dodatkowy test, żeby sprawdzić, czy chorujemy. Dobrze, to był dosyć makabryczny przykład. Natomiast w życiu zdarzają się jeszcze bardziej makabryczne sytuacje, więc ten rachunek, który teraz przeprowadziliśmy, on jest bardzo podobny do rachunku, który powinien był przeprowadzić sędzia, który brał udział w procesie pani Sally Clark w latach 90. w Stanach Zjednoczonych. Pani Sally Clark miała dwójkę młodych dzieci. Pierwsze urodziło się w 96 roku. Drugie dziecko urodziło się rok później, w roku 97. Niestety obydwoje dzieci zginęło. Jak się później okazało, te dzieci zginęły wskutek tak zwanego syndromu nagłej śmierci łóżeczkowej. No ale prokurator uznał, że dwoje martwych dzieci w jednej rodzinie to jest bardzo podejrzane, no i postawił pani Sally Clark zarzuty morderstwa. Odbył się proces. W tym procesie zeznawał biegły pan Roy Merrow. No i stwierdził, że prawdopodobieństwo takiej sytuacji, że mamy dwójkę dzieci martwych właśnie na ten zespół nagłej śmierci łóżeczkowej, jest astronomicznie małe. Wynosi 1 na 73 miliony. Jak ławnicy to usłyszeli, no to skazali panią Sally Clark. Natomiast popełnił w tej swojej analizie kilka błędów, natomiast jednym z tych błędów było właśnie zaniedbanie tej miarodajności. Wynik był tego procesu był apelowany, pani Clark została uniewinniona, natomiast do końca życia niestety nie pozbierała się po tej tragedii.
Więc no, życie niestety różne dziwne rzeczy przed nami prezentuje. Dobra, to było wszystko bardzo smutne i makabryczne. Przejdźmy do czegoś bardziej wesołego. Przejdźmy do omawiania paradoksu Montiego Halla. Monty Hall prowadził teleturniej w Stanach Zjednoczonych w latach 70. Ten teleturniej wyglądał w ten sposób, że do wygrania był samochód, ale w teleturnieju można było wygrać również kozę. Ten samochód oraz te dwie kozy były umieszczane za bramkami. Tutaj te bramki są półprzeźroczyste, żebyśmy wiedzieli, co się dzieje za tymi zasłonami. Natomiast uczestnik oczywiście nie widzi, gdzie jest samochód, a gdzie znajdują się kozy. No i Monty Hall prosi uczestnika, żeby wybrał jedną z tych bramek. Bramkę A, B lub C. Załóżmy, że uczestnik wybrał bramkę C. Następnie Monty Hall odsłania jedną bramkę, za którą znajduje się koza. Załóżmy, że odsłonił bramkę B. Czyli w tym momencie użytkownik widzi, że za bramką B jest koza i Monty Hall daje uczestnikowi możliwość zmiany swojego wyboru. Czyli może swój wybór zmienić z bramki C na bramkę A. No i pytanie, czy warto ten wybór zmienić? I jeżeli ten wybór się zmieni, jakie jest prawdopodobieństwo wygrania samochodów? No jak się okazuje, to było bardzo kontrowersyjne, były takie jak gdyby trzy kościoły. Jeden mówił już, że to prawdopodobieństwo zawsze jest 1/3, jeden, że 1/2, a jeszcze inni mówili, że to prawdopodobieństwo przy zmianie wyboru wynosi 2/3. W tej kwestii no, wypowiadała się między innymi taka pani Marilyn Van Savant i opisała swoją odpowiedź w gazecie, w swojej kolumnie. No i stwierdziła, że jeżeli ten uczestnik zmieni wybór, to prawdopodobieństwo zwiększy się z 1/3 do 2/3, prawdopodobieństwo wygrania samochodu. No i jak się przekonamy, miała rację, no ale to były lata 70. i no, pisało do niej wielu dosyć rozgoryczonych dżentelmenów z imponującymi tytułami i stwierdzało, że gada głupoty. No ale miała rację. Dobrze, zobaczmy, co się tutaj dalej dzieje. Czyli tak, pozostajemy przy swoim wyborze. Bramki się otwierają. No i widzimy, że niestety wygraliśmy kozę. Zobaczmy jeszcze drugą sytuację, gdzie zmieniamy ten wybór. Czyli mamy samochód oraz dwie kozy. Wszystko jest za zasłonami. Uczestnik wybiera bramkę B, za którą jest samochód. Monty Hall odsłania bramkę A. Użytkownik zmienia swój wybór. No i pech sprawił, że niestety znowu wygrał tą kozę. Dobra, więc teraz przeprowadzimy dwie symulacje. W tej pierwszej symulacji zobaczymy, jakie jest prawdopodobieństwo wygrania samochodu, jeżeli uczestnik pozostaje przy swoim. Tutaj można się rozsądnie spodziewać, że to będzie 1/3, więc przeprowadzimy tą symulację i sprawdzimy, czy to się rzeczywiście zgadza. Następnie przeprowadzimy drugą symulację, w której uczestnik będzie zmieniał swój wybór, no i przekonamy się, że to prawdopodobieństwo wygrania samochodu wynosi mniej więcej 2/3. I ta pani Sally Clark, pani Marilyn Van Savant miała rację. Tutaj ostrzegam, że to, co teraz będziemy widzieć, może powodować negatywne skutki wśród osób, które chorują na epilepsję. Więc jeżeli macie epilepsję, proponuję odwrócić na chwilkę wzrok. Powiem, kiedy można znowu patrzeć. Dobra, więc mamy samochód, mamy dwie kozy, mamy zasłony. Uczestnik wybiera jedną bramkę, Monty Hall pokazuje drugą bramkę, uczestnik pozostaje przy swoim. No i niestety w tej sytuacji mamy
Zero wygranych przy jednej próbie. Więc tą samą zabawę będziemy powtarzać 100 razy. Zakładamy dodatkowo, że Monty Hall nie ma żadnych preferencji co do bramek i ten samochód umieszcza zupełnie losowo za bramką A, B lub C. Zakładamy również, że w momencie, gdy bramki są zasłonięte, tam za kulisami nie dzieje się nic podejrzanego. Jeżeli Monty Hall słyszy, że użytkownik wybrał bramkę na przykład B, to nie przesuwa tego samochodu z bramki B do bramki C. Więc powtarzamy wszystko 100 razy i liczymy prawdopodobieństwo wygrania samochodu. Ono tutaj się cały czas zmienia na ekranie. Widzimy, że oscyluje w okolicach 1/3, więc na razie wszystko jest zgodne z naszą intuicją. Tutaj było 100 symulacji. Tych symulacji można zrobić troszkę więcej. No i podejrzewam, że gdybyśmy przeprowadzili tych symulacji na przykład 1000, a nie 100, to ta liczba byłaby znacznie bliższa 1/3. To jeszcze wspomnę, że tego typu symulacje można w bardzo łatwy sposób przygotować samodzielnie. Jeżeli na informatyce uczycie się Pythona, to taka symulacja to jest kilka linijek kodu, więc można sobie to samemu przygotować. Dobra, teraz drugi scenariusz, gdzie uczestnik zmienia wybór. Czyli mamy pierwotny wybór, mamy pokazaną bramkę, uczestnik zmienia wybór, no i niestety wygrał kozę. No i powtarzamy wszystko 100 razy. No i zobaczymy, jakie to prawdopodobieństwo tutaj się pojawi. Więc przypominam, że tutaj były trzy kościoły. Jeden kościół twierdził, że to prawdopodobieństwo powinno wynosić 1/3. Jeden kościół twierdził, że koniecznie to prawdopodobieństwo wynosi 1/2. No i część osób również twierdziła, że to prawdopodobieństwo wynosi 2/3. No jak widzimy, te numerki tutaj oscylują raczej w okolicach tych 2/3. No ale przeprowadźmy 100 symulacji i zobaczmy, jaki jest wynik na końcu. Dostaliśmy 68%, dosyć blisko 66%, więc wydaje mi się, że pani Marilyn miała rację. Natomiast to był eksperyment taki numeryczny. Postaramy się przeprowadzić rachunek analityczny, w którym pokażemy, że rzeczywiście to prawdopodobieństwo powinno wynosić 2/3. Tutaj ten rachunek, który będziemy przeprowadzać, on jest troszkę zawiły, ale tak jak wspomniałem na początku, nie ma w nim nic technicznie trudnego, więc jeżeli ktoś chce, to może po dzisiejszym spotkaniu obejrzeć nagranie no i na karteczce papieru ołówkiem sprawdzić, czy w tym rachunku się gdzieś nie pomylił. Więc tak, będziemy korzystać z podobnych reguł jak wcześniej, ale rozszerzymy je do przypadku, gdzie po prawej stronie mamy zawsze prawdopodobieństwo warunkowe, czyli wszystko jest uwarunkowane pewnym x-em. Teraz skorzystamy z definicji prawdopodobieństwa warunkowego. Z definicji prawdopodobieństwa warunkowego skorzystamy sobie jeszcze raz tutaj w liczniku. No i teraz rozpoznajemy znowu prawdopodobieństwo warunkowe, więc otrzymujemy następujący wynik. Tą samą zabawę można przeprowadzić również zmieniając kolejność A, B oraz X tutaj w liczniku. Tutaj mamy czyjś wspólną zbiorów, tutaj nie ma znaczenia, który zbiór jest pierwszy. Czyli możemy napisać, że z definicji prawdopodobieństwa warunkowego mamy tutaj to wyrażenie. Teraz zajmujemy się licznikiem. Licznik również rozpisujemy sobie z definicji prawdopodobieństwa warunkowego. Tutaj rozpoznajemy znowu prawdopodobieństwo warunkowe i otrzymujemy taki wynik, jak mamy po prawej stronie. Teraz pomaltretujemy sobie również tą drugą regułkę, w której liczyliśmy prawdopodobieństwo, że zajdzie zdarzenie A lub zdarzenie B. Dorzucamy na koniec x-a
No i korzystamy z tych reguł, które były poprzednio. I zobaczymy, co z tego wynika. Tutaj otrzymujemy sumę trzech prawdopodobieństw warunkowych. Poczekamy, aż ten rachunek przeleci do końca. Natomiast tutaj widać, że rozpoznajemy znowu prawdopodobieństwo warunkowe. No i taki jest końcowy wynik. Jak popatrzymy na te dwa wyniki, widzimy, że one bardzo przypominają te regułki, o których mówiliśmy wcześniej. Zapiszmy sobie te regułki, więc to jest nasze poprzednie reguły do rachunku prawdopodobieństwa. Pod spodem mamy nowe regułki z tym x-em, który pojawia się po prawej stronie. Tutaj mamy prawdopodobieństwo zdarzenia losowego A lub B. Pod spodem mamy nowe regułki z x-em. No widzimy, że one wyglądają bardzo, bardzo podobnie. Jedyna różnica polega na tym, że u góry mieliśmy prawdopodobieństwo, natomiast na dole operujemy tylko i wyłącznie prawdopodobieństwem warunkowym. Więc jeżeli liczymy prawdopodobieństwo, zawsze musimy się odnieść do tego, co stoi po prawej stronie tej kreseczki. To prawdopodobieństwo staje się w pewnym sensie subiektywne. No i korzystając z tych reguł, zobaczymy, co się dzieje w trakcie tego teleturnieju. Jeszcze przepiszemy sobie je tutaj dla kompletu i przeprowadzimy rachunek, w którym będziemy liczyć prawdopodobieństwo tego, że samochód jest za bramką A, B lub C i zobaczymy, jak to prawdopodobieństwo się zmienia w kolejnych etapach teleturnieju. Więc mamy trzy bramki. Oznaczamy sobie je jako A, B lub C. Musimy sobie niestety wprowadzić kilka oznaczeń, więc zdarzenie losowe WA, WB, WC będzie oznaczało pierwotny wybór gracza, bramki A, B lub C. OA, OB lub OC to będzie odsłonięcie bramki przez Monte Hala, bramki A, B lub bramki C. No i będziemy zainteresowani policzeniem prawdopodobieństwa tego, że samochód znajduje się za bramką A, za bramką B oraz za bramką C pod warunkiem pewnego X. No i trzeba się zastanowić, czym jest ten X, jakie są te warunki, jakie są te nasze założenia o tej całej sytuacji. Więc w X musimy sobie zakląć na przykład taką informację, że Monte Hall nie ma preferencji do bramki A, B lub C i samochód umieszcza za tymi bramkami w sposób zupełnie losowy. W tym X musimy również zakląć na przykład informację o tym, że pierwszy wybór gracza jest również losowy. Tak naprawdę ten gracz nie ma ulubionej bramki. W tym X musimy w jakiś sposób zakodować sobie również informację o tym, że w momencie, gdy gracz dokona pierwszego wyboru, tam za kulisami nie dzieje się nic podejrzanego. Monte Hall nie zmienia pozycji tego samochodu za tymi bramkami. Więc to jest pierwotne nasze prawdopodobieństwo przed wyborem gracza. Następnie policzymy sobie, jak to prawdopodobieństwo zmienia się w momencie, gdy ten gracz wybierze po raz pierwszy jedną z tych trzech bramek. Zakładamy, że on będzie wybierał bramkę B. No, intuicyjnie podejrzewamy, że to prawdopodobieństwo nie powinno się zmienić, ale pokażemy sobie to w sposób analityczny. Następnie Monte Hall otwiera bramkę i zobaczymy, jak w tym kolejnym etapie zmienia się to prawdopodobieństwo. I założymy, że Monte Hall otworzy bramkę A. Natomiast to, że tutaj wybraliśmy WB oraz OA, to nie ma większego znaczenia. Można sobie te A, B i C przepermutować i ten rachunek będzie wyglądał prawie identycznie. Ja tutaj zdradzę, jaki jest wynik końcowy, więc w wyniku końcowym dostaniemy takie prawdopodobieństwa. Więc widzimy, że prawdopodobieństwo, że samochód znajduje się za bramką C, wynosi właśnie 2/3. Więc w takiej sytuacji
Jeżeli gracz najpierw wybrał bramkę B, to bardzo opłaca mu się zmienić swój wybór. Zresztą jest to zgodne z tym, co pokazaliśmy na symulacji. Teraz będzie znowu rachunek. On będzie skomplikowany, ale nie będzie trudny. Trudny i skomplikowany to są dwie różne rzeczy. Jeżeli ktoś nie prześledzi tego teraz, można sobie odtworzyć nagranie później w domu, no i ołóweczkiem sprawdzić, czy w tym rachunku przypadkiem cię gdzieś nie pomyliłem. Dobra, rozpoczniemy od prawdopodobieństwa na samym początku teleturnieju. W tym X-ie zakleiliśmy tą informację, że Monty Hall nie ma preferencji do jednej z tych trzech bramek, więc to prawdopodobieństwo będzie 1 trzecia, 1 trzecia, 1 trzecia. W kolejnym etapie uczestnik wybiera bramkę B. I będziemy się starać policzyć, jakie jest prawdopodobieństwo, że samochód znajduje się za bramką A, za bramką B oraz za bramką C. I żeby to policzyć, będziemy korzystać trzykrotnie z prawa Bayesa, natomiast to będzie prawo Bayesa wyrażone tylko właśnie w kontekście prawdopodobieństwa warunkowego. No i zobaczmy, jak to wygląda. Więc tak, możemy podstawić poprzednie wyniki z poprzedniego etapu. Te prawdopodobieństwa wynoszą 1 trzecią. Teraz możemy się zastanowić, jakie jest prawdopodobieństwo, że gracz wybierze bramkę B pod warunkiem, że samochód jest za bramką A. To jest 1 trzecia, 1 trzecia oraz 1 trzecia w przypadku A, B oraz C. To nie ma znaczenia. Sytuacja jest symetryczna. Więc pozostaje nam jedynie mianownik. Natomiast w tym X mamy zakodowaną informację o tym, że użytkownik nie ma preferencji co do wyboru tej bramki, więc to prawdopodobieństwo również będzie 1 trzecia. Więc teraz widzimy, że wszystkie te 1 trzecie nam się tutaj odpowiednio poupraszczają. I w tym drugim etapie, po wyborze pierwotnym tego gracza, te prawdopodobieństwa nie ulegają zmianie, są takie same. To jest tak naprawdę sprawdzenie naszego rachunku, więc widzimy, że to się na razie zgadza. Dobrze, a teraz spójrzmy na etap trzeci, gdzie Monty Hall odsłania jedną kozę. Prawdopodobieństwa liczymy w dokładnie ten sam sposób, korzystamy z prawa Bayesa. No i liczymy prawdopodobieństwo tego, że samochód znajduje się za bramką A, B lub C. W tym etapie, gdzie już widzimy jedną z tych kózek. Dobrze. Na początek możemy podstawić poprzednie wyniki. 1 trzecia, 1 trzecia, 1 trzecia. Natomiast nad licznikami musimy się troszeczkę zastanowić. Więc na przykład musimy się zastanowić, jakie jest prawdopodobieństwo, że Monty Hall odsłoni bramkę A, jeżeli samochód również znajduje się za tą bramką. No to prawdopodobieństwo będzie 0. Monty Hall jest na tyle sprytny, że tego nie zrobi. Możemy się zastanowić, jakie jest prawdopodobieństwo, że Monty Hall odsłoni bramkę A, jeżeli samochód jest za bramką B i użytkownik również wybrał bramkę B. Tutaj sytuacja jest symetryczna. Monty Hall odsłoni A lub C, więc prawdopodobieństwo jest 1 druga. Na końcu musimy się również zastanowić, jakie jest prawdopodobieństwo, że Monty Hall odsłoni bramkę A, jeżeli samochód jest za C, a użytkownik wybrał bramkę B. No to tutaj Monty Hall nie ma wyboru, więc to prawdopodobieństwo wynosi 1. Dobra, musimy się jeszcze zająć mianownikiem, czyli tym prawdopodobieństwem OA pod warunkiem WBX, ale wiemy, że te trzy prawdopodobieństwa powinny się sumować do jedynki, no i z tego warunku możemy policzyć ten mianownik. No więc w rezultacie otrzymujemy 1/2. Tą 1/2 możemy sobie teraz podstawić do naszych wzorów. No i uwaga,
otrzymujemy te wyniki, które pokazywałem wcześniej. Czyli w tym wypadku użytkownikowi bardzo opłaca się zmienić swój wybór z bramki B na bramkę A. C, przepraszam. Dobra. Zaczęliśmy od omawiania prawdopodobieństwa właśnie w kontekście zbiorów i w kontekście częstotliwości. Natomiast już jak rozważamy ten problem Montiego-Halla, widzimy, że trzeba nieźle wyobraźnię pogimnastykować, żeby wyobrazić sobie zbiór wszystkich możliwych zdarzeń elementarnych, w szczególności jeżeli dołączamy do naszego rozumowania pewne założenia o tym, jak się zachowuje Monty-Hall, jak się zachowuje ten uczestnik teleturnieju. Więc może jest taka możliwość, aby w ogóle zmienić swoje myślenie o prawdopodobieństwie. I okazuje się, że o prawdopodobieństwie można myśleć jako o informacji. I żeby to zrozumieć, wyobraźmy sobie taką sytuację. Mamy robota i z tym robotem komunikujemy się, podając mu pewne stwierdzenia logiczne. Tutaj mamy dzióbki ostre, nie mamy dzióbków okrągłych. Mówimy mu tak, robocie, zachodzi A, B, zachodzi C, D lub E, zachodzi A i F, zachodzi G i tak dalej, i tak dalej. Więc cała wiedza tego robota, możemy sobie to oznaczyć symbolem X. No i temu robotowi możemy zadawać pewne pytania. Możemy się go spytać na przykład, robocie, jakie jest prawdopodobieństwo I lub A zgodnie z twoją wiedzą, czyli pod warunkiem X? No i okazuje się, że ten robot, żeby dać sensowną odpowiedź, musi posługiwać się zasadami, które bardzo przypominają te reguły, które sobie wcześniej wyprowadziliśmy. Przy czym teraz już nie mamy zbiorów, mamy wyrażenia logiczne, no i o prawdopodobieństwie nie myślimy jako o częstotliwości, tylko jako o informacji, którą posiadamy na temat danego zjawiska. Więc te reguły, które były wcześniej, tak naprawdę wystarczy je w bardzo prosty sposób zmodyfikować. Okrągłe dzióbki zamieniamy na ostre dzióbki logiczne. I jeżeli tymi regułami będzie posługiwał się robot, to jest szansa, że da nam sensowną odpowiedź. Tutaj są jeszcze te reguły wypisane jedna obok drugiej. Dobrze, na zakończenie takie krótkie podsumowanie tego, co mówiliśmy. Czyli wyprowadziliśmy sobie dwie proste reguły. Pokazaliśmy, jak z tych reguł wynikają bardzo nieintuicyjne wyniki. No i niestety często jest tak, że jak się czegoś uczymy, czegoś skomplikowanego, to dążymy do tego, żeby to, co mamy przed sobą, to, co chcemy poznać, w pewnym sensie zaskoczyło z naszą intuicją. Jeżeli to nastąpi, uznajemy, że wiemy, jak dane zjawisko, prawda, działa. Natomiast wydaje mi się, że to jest błąd. Mianowicie celem uczenia się nie powinno być racjonalizowanie naszej wrodzonej intuicji, która została ukształtowana, gdy jeszcze, prawda, byliśmy włochaci i mieszkaliśmy w drzewach. Celem uczenia powinno być to, aby intuicja stała się bardziej racjonalna. I tutaj jest przykład, który również demonstruje ten punkt. Więc mechanika kwantowa opiera się również na kilku prostych zasadach. Te zasady są troszkę bardziej skomplikowane niż to, o czym mówiliśmy w kontekście prawdopodobieństwa. Niemniej jednak te zasady są w miarę proste. Natomiast ich konsekwencje są szalenie nieintuicyjne.
Tutaj na obrazku widzimy pudło, w którym zamknięta jest cząstka. W tym pudle są dwa otworki. No, jeżeli przeprowadzamy rachunek kwantowo-mechaniczny, to możemy dochodzić do bardzo dziwnych wniosków. Na przykład taki, że ta cząstka z tego pudła wychodzi jednocześnie obydwoma dziurkami naraz. No i to jest właśnie przykład nieintuicyjności. Natomiast w tym wypadku wydaje mi się, że trzeba sobie dać pewne takie rozgrzeszenie. Nie musimy dążyć do tego, żeby nasz rachunek, prawda, zgadzał się z naszą intuicją. Trzeba zrobić coś na odwrót. Trzeba sprawić, żeby ta nasza intuicja lepiej odzwierciedlała rzeczywistość. Nie będziemy tego omawiać. To jest tylko na koniec ładna animacja. Może jeżeli będzie okazja, to kiedyś o tym jeszcze powiem. Więc tutaj widzimy symulację właśnie funkcji falowej takiej cząstki, która była pierwotnie zamknięta w pudle z dwoma dziurkami. Tu jest taki trik, który często fizycy stosują. Mianowicie powtarzają pewien układ w nieskończoność na prawo, na lewo, do góry i w dół, tak żeby rachunki były troszeczkę prostsze. Tak jak wspominałem, reguły mechaniki kwantowej są bardzo proste. Niemniej jednak trzeba niektóre rzeczy nowych się nauczyć. Na przykład trzeba poznać nowy rodzaj liczb zespolonych. Więc tutaj jest zilustrowana amplituda funkcji falowej, amplituda liczby zespolonej. Kolor ciemny oznacza wysokie prawdopodobieństwo obserwacji cząstki w danym punkcie. Natomiast liczby zespolone, oprócz amplitudy, mają również drugą składową, fazę. I ta faza jest zilustrowana tutaj kolorami tęczy. No i tym takim troszkę psychodelicznym akcentem chciałbym zakończyć. No i bardzo Wam podziękować za uwagę i przy okazji zareklamować dwie książki popularno-naukowe. Bernoulli's Fallacy. I z tej książki czerpałem wiele przykładów do dzisiejszej prezentacji. Oraz Pułapki myślenia autorstwa Daniela Kahnemana. Bardzo dziękuję.